No, dzień dobry Państwu, Pomorska Telewizja Narodowa, Gdańsk. Jesteśmy na dolne ujście Wisły już. Tam dalej już jest... Najpierw Pleniewo będzie, czyli śluzy w Pleniewie. No, widać tutaj, a proszę Państwa, tutaj widać te Pleniewo. A potem dalej będzie, proszę Państwa, już Świbno, przeprawa promowa Świbnie, aktualnie jest nieczynna. Tutaj mamy szlabany oznakowane, tutaj jakieś przywieźli jakieś kamienie. Pewnie będą układać na wale specjalne te dla samochodów, żeby można było w razie czego służby mogły jeździć pod te wale. Tu jest samochód, jakiś tam jest błotnik, przystań w błotniku. No, błotnik, tam jest przystań żeglarska, Komorowski ją otwierał. Jesteśmy tutaj. No, tutaj dużo jest takich łąk zielonych. No, będą zielejsze takie jak wiosna. I proszę Państwa, tutaj ta Wisła jest. Co prawda, jak widać na dole, w tym pasie tutaj trochę opon narzucali. Zawsze muszą naśmiecić. Przyjeżdżają pewnie na ryby. I też, no tam ktoś jeździł, widzę, zakopany się, zakopywał się. No tak to wygląda, wał. To wał jest ochronny. W razie przybioru Wisły, to on się, to się po prostu tutaj tego, no. Ten wał chroni przed wylaniem, prawda? Bo tu jest Wisła, ta główna, a tam już jest martwa Wisła po lewej stronie. Zaraz do błotnika dojedziemy i będziemy w błotniku. Dobra, to ja już wsiadam do samochodu i jedziemy do błotnika. Do błotnika. Wsiadam do samochoda. Proszę bardzo. Pani operatorka kamerę przejmie, bo jedziemy do błotnika. Szybę otworzymy tamtą, drugą i pokazywać tam teren, jak jedziemy. Uwaga, kamera włączona. Jedziemy. Szybę otwórz, pokaż. No. Do tyłu jedziemy teraz. I pojedziemy do, jak mówiłem, do błotnika, do przystani żeglarskiej w błotniku. No, byłem, kiedy ją otworzyli. Prezydent Komorowski ją otwierał. Uroczyście było otwarcie. Bankiet jak zawsze dla VIP-ów. I tak to leciało. Pomalutku musimy się wycofać. Tutaj też jest szlaban, ale i tak omijają szlaban, bo Polak potrafi ominąć szlaban. Przejedzie dalej bez szlabana. Proszę Pana. No, jedziemy. Skręcimy troszkę. I teraz do góry. I zawrócimy. Dobra, nawracamy. I wjeżdżamy na te tory. O, tutaj kamienie przywieźli. Jak widać, będą na wale układać kamienie. Bo zapewne, no, musi być tam przejazd wzdłuż wału. W razie tam, żeby mogli patrolować, nie? Rowerzyści. Dobra, wjeżdżamy na szosu. No i za chwilę będziemy w błotniku. A tutaj robią ścieżkę rowerową właśnie dla rowerzystów, jak widać. Bo to jest bardzo uczęszczona trasa przez rowerzystów. No. Trasa uczęszczona przez rowerzystów, ulubiona. I często tu jeżdżą. Widać, że rowerzyści mają, tutaj będzie przejazd na drugą stronę, pokazać tą ścieżkę rowerową. No i tu mamy malinę w błotniku, właśnie jedziemy do niej. Pokażemy malinę w błotniku. Tam jachtów jest dużo wystawionych, pokazać te jachty. No, jesteśmy już w błotniku, proszę bardzo. Wysiadamy. No, czekaj, dasz mi kamerę, zaraz ja wyjdę. Ale sobie szyby pozamykamy. Thank you.
dobra. Wychodzimy. Snep żeglarski Schopenhauer. Już miasto monitorowane, wyspa Sobieszewska. Tu jest taki kamień. Cedry wielkie, kierunek, no, trasa dla rowerzystów. Idziemy do tego kamienia. Dla upamiętnienia 120. rocznicy przekopu Wisły w miejscu przystani żeglarskiej w Błotniku do 895 roku płynęła Wisła. Dzięki realizacji inwestycji przekopu Wisły w latach 1895 zbudowano nowe ujście Wisły i zabezpieczono teren Żuław przed powodzią. Mieszkańcy gminy Czędzik, Błotnik, 31 marca 2015. I tak to wygląda. I tutaj kiedyś Wisła płynęła normalnie tędy do Gdańska, ale po wodzie mogły bywały. Więc dlatego tutaj zrobili przekop i ujście Wisły zostało zmienione, kierunek Wisły. Tutaj mamy klub, a znaczy marina jest niestety zamknięta, znaczy spusty z powodu COVID-ów. Czy jak? No idziemy dalej. No tam jacyś żeglarze przypłynęli, że coś tam się dzieje. Żeglarstwo. No nie da rady. Trzeba dzwonić do bosmana. Komandor podjął decyzję o zamknięciu przystani. A, no zamknięte przystań, nikt nie odzywa się. Halo? Można otworzyć? Bo ktoś tam chodzi w środku, ale... No, Marina di Regusa, Sycylia. Górki zachodnie 27 km i granica morska 49 km. Witajcie, bosmanie, Pomorska Telewizja Narodowa. Ja chciałem tylko pokazać, reportaż robię. No nie mogę na chwilę? Z kamerą? Całkowity zakaz. No ale dla telewizji też? No tam jest gościu na jachcie, no. No na jachcie chodzi. No bo tu jest nasz prezydent. Jak? Prezydent? No ja wiem, bo ja tu byłem, był prezydent Komorowski na otwarciu, no. Ja pamiętam. Nie prezydent. Prezydent Komorowski, jak może robić? Ja rozumiem, ale tu był, otwierał tą marinę prezydent Komorowski, ja tu byłem. Tak było. Ja tu byłem w Błotniku. Ja tu w regatach startowałem nawet. Nie może pan. Zakaz opuszczenia koszar. Ahoj, ahoj. Trudno. No musimy pokazać tam, dalej trochę jachtów stoi. Tam jest cały teren z jachtami. No cóż, wejść nie możemy, ale kamera ma taki zasięg, że sobie da radę. Kamera sobie da radę. Tutaj, proszę bardzo, to jest to tam, o, druga marina. To nawet są specjalne jeżdżące dźwigi, które pomagają zeslipować jachty. Proszę bardzo, tam jest druga marina chyba. Teraz zobaczymy, co tu jest. No, COVID powoduje zakaz wjeżdżania do marin. Ale rytkarze sobie łapią. Odstęp mają 10 metrów i spoko. Mogą sobie łapać te ryby. O, jest jakaś rybka. Jest rybka. Jest jakaś rybka. Co to za ryba? Certa. Jaka? Certa. Certa, certa. Aha. No nie ma co się certolić, trzeba będzie zjeść. Jak się złapało. A tutaj taka niby łódź stoi na tym tarasie. I co pan, wyrzucił z powrotem? A co, nie je pan ryb? One mają pierwszy okres ochronny. A, i teraz ochronny, tylko pan się tak łapie, żeby sobie wypuścić. Rozumiem, okres ochronny, nie wolno. Nie wolno zjadać, tylko trzeba wypuszczać. No ale ćwiczyć trzeba. A co pan tam sypie do tej wody, proszę pana? Co pan tam sypiesz do tej wody? Jak to? Witam, Pomorska Telewizja Narodowa, Gdańsk. Jak Pomorska Telewizja Narodowa, to? Co pan sypie? Do tej wody. No jak nie ma, panie, weź pan w internet, bo pan jest nie dzisiejszy. Ja internetu się nie ma. A, no bo pan jest dzisiejszy. Pan jest dzisiejszy. Bez internetu. Ja nie, ja cały czas. Ja jestem jutrzejszy. Dobra. O. No ja robię reportaż. Rzeka Martwa Wisła, przystań kajakowa tu jest też.
No, jachtów tu mamy dostatek, nawet kacyk jakiś stanął, zacumował kacyk. Nawet kacyki. Tu też brama zamknięta. Śmieci dostatek. I tak to wygląda. Dotacje na innowacje. Pętla Żuławska, rozwój turystyki wodnej. Etap pierwszy, rozbudowa przystani w miejscowości Błotnik. 2010-2014. Unia Europejska współfinansowała. No proszę. No tak to wygląda. Pozdrawiam z Mariny. Z Mariny w Błotniku. Redaktor Sławomir Ziemiński. Jeszcze pokażę, jak to... Gdzie to jest? O, tu jesteśmy. Tutaj właśnie na Makach ja kiedyś startowałem. Jak było otwarcie sezonu. Żabi Kruk, przystań. Czas spływać na dzień. Po jakim? No w jeden dzień można do Żabi Kruk, do Gdańska przypłynąć. Spitzgate. Z Błotnika. Tu jesteśmy, tu. Martwa Wisła, oto tu. Westerplatte, Nowy Port. I gdzie jest Błotnik? Słuchanino, Olszynka. Proszę Gdański. Borkowo, Radunia, Wiślinka. Martwa Wisła. I tutaj mamy tutaj Przegalina, śluza Gdańska Głowa jeszcze jest, a tu mamy Błotnik, tu o, tu jest Błotnik właśnie. I tu kajakiem można sobie popłynąć do Gdańska. Zapraszamy na pływanie kajakiem. Redaktor Sławomir Ziemiński, Czerwony Korsarz. Ahoj, pozdrawiam z Błotnika.